Jezus mówi wyraźnie, o co mu chodziło. W 34 czytamy: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I w 35 do 38 Jezus mówi: bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Czyli tu już widzimy, że Jezus mówiąc o krzyżu, Jezus mówiąc o naśladowaniu Go, o wzięciu swojego jakby krzyża na swoje barki, Jezus nie mówi tego w kontekście przyjmowania choroby, w kontekście tego, że ja muszę przyjąć moją chorobę i naśladować Go. Po pierwsze, co się jakby nasuwa, Jezus nigdy nie chorował. A my mamy Go naśladować, tak? To jest pierwsza jakby myśl, która przychodzi czytając to. Później widzimy w 35 to, co przeczytaliśmy. Kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto je straci z powodu mnie i Ewangelii. Jezus mówi o niesieniu krzyża w kontekście niesienia przesłania Ewangelii. To jest bardzo interesujące, kiedy czytamy wcześniejszą Ewangelię, Ewangelię Mateusza, gdzie to wszystko jest chronologicznie podane, gdzie zobaczcie, o tym mówiliśmy we wtorek na ostatnim spotkaniu, gdzie Jezus, 9 rozdział, widzimy, jak cały ten rozdział jest mówiony o tym, jak Jezus szedł, uzdrawiał wszystkich, uzdrawiał każdą chorobę, leczył każdą słabość. Typowe nauczanie Ewangelii sukcesu, dosłownie zaczerpnięte od pastorów Ruchu Wiary i Toronto Blessing. Nie ma ona nic wspólnego z katolicką doktryną. Choroba przyjęta jako krzyż uświęca człowieka i uszlachetnia go, prowadząc do zbawienia. Następne zdanie, stwierdzające, że Jezus nigdy nie chorował, a my mamy Go naśladować, jest utopią, przez którą wierni mogą jedynie doznać cierpienia z powodu braku możliwości osiągnięcia tego, w co wierzą. Jezus mówi o krzyżu w kontekście przesłania Ewangelii. Typowe spłycenie słów Pisma Świętego i dopasowanie ich do własnej koncepcji, występujące w zielonoświątkowych zborach. Krzyż nie wiąże się tylko z głoszeniem Ewangelii, ale może występować w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Kto chce iść za mną, niech mnie naśladuje. Jezus nie zmarł przez chorobę. Jezus poszedł na krzyż i wziął wszystkie nasze choroby zamiast nas. To był cel i zamysł Boga, żebyśmy my przez moc tego krzyża, przez moc Jego śmierci mogli uzyskać uzdrowienie. To był sens i zamysł Boży. I zobaczcie, że jeżeli zinterpretujemy krzyż jako chorobę, jeśli zinterpretujemy to, że z jednej strony Jezus naucza o krzyżu i w naszym myśleniu jest to choroba, a z drugiej strony widzimy, jak uzdrawia wszystkich i nakazuje uczniom: idźcie i uzdrawiajcie, to albo Jezus miał schizofrenię i nie wiedział, co się dzieje, albo Jezusowi o to nie chodziło. I myślę, że druga opcja jest bardziej realna. Jezusowi nie o to chodziło. I chcę, żebyśmy to zobaczyli, że takie myślenie byłoby nielogiczne i w ogóle gdzieś wyrwane z rzeczywistości nauczania Jezusa, gdyby chodziło o to, że moim krzyżem, Twoim krzyżem jest choroba. I zobaczcie, na chorobę Jezus reaguje gniewem, reaguje jakby jest przeciwko, widać to, tak? Jezus uzdrawiał wszystkich, leczył każdą chorobę i każdą słabość. To protestancka eisegeza. Jezus uzdrawiał wszystkich w danej konkretnej sytuacji, która została opisana w Piśmie Świętym. Nigdzie nie jest napisane, że Jezus uzdrawiał i leczył w tak szybki sposób każdą napotkaną osobę przez 3 lata swojej służby. Jest to odniesienie do daru uzdrawiania, a nie do jego sposobu. Uzdrowienie można otrzymać w różnych etapach swojego życia. Jest ono powiązane z uzdrowieniem serca i duszy człowieka przez pogłębienie relacji duchowej ze swoim Stwórcą. Najczęściej uzdrowienia dokonują się w przypadku pójścia za Nim. Uzdrowienie jest zachętą dla człowieka do wkroczenia na drogę wiary. Natomiast według zielonoświątkowej doktryny Marcina Zielińskiego mają to być uzdrowienia szybkie i spektakularne.
ale czy z nich narodzą się głębokie lub jakiekolwiek nawrócenia? Zresztą jest napisane w słowie, że to wszystko, co złe, przyszło przez zawiść diabła. Ojciec jest dawcą dobrych darów. Wszystko, co złe, przyszło przez grzech pierworodny, naszych pierwszych rodziców i nasze grzechy. Przez nieposłuszeństwo otworzyliśmy furtkę złemu. Bóg jest dawcą dobrych darów, to prawda, ale to również duże uproszczenie. Bóg używa każdej sytuacji, nawet tej, która wiąże się z konsekwencjami grzechu pierworodnego, takimi jak choroba lub prześladowania, dla dobra człowieka i ku jego zbawieniu. Nie znaczy to, że Bóg zesłał tę chorobę, ale może posłużyć się nią do zbudowania dobra na tyle, na ile człowiek odpowie Stwórcy w prawidłowy sposób. Jeśli człowiek skorzysta z takiego prowadzenia, będzie szedł właściwą drogą. Nie unikniemy chorób i cierpień, ale możemy je spożytkować ku zbawieniu innych i siebie. Natomiast Marcin Zieliński ogranicza działanie Boga do sukcesów doczesnych, według doktryny żydowskich faryzeuszy. Zapomina o kazaniu na górze i przedstawionych tam 8 błogosławieństwach, w których Pan Jezus sprawom trudnym i bolesnym nadał moc zbawczą, o ile człowiek zwróci się z nimi do Boga. Jego myśli nie są naszymi myślami, a Jego drogi naszymi drogami. Dlatego nie wszystko, co bolesne i trudne, jest dla nas złe, jeśli zaczniemy współpracować z Bożą łaską. Nie można też zwalać winy na diabła. Tak przedstawiony wycinek to protestancka eisegeza, czyli budowanie swej teologii na wąskim cytacie Pisma Świętego. Człowiek powinien szukać zawsze źródeł swoich problemów u siebie, a potem dopiero u diabła. Grzeszne uczynki przyzwalają na działanie złego ducha, co może skutkować różnymi przykrymi konsekwencjami, takimi jak choroba, prześladowanie, a na pewno odebranie prawdziwego błogosławieństwa. To jest to, co chcę wam dzisiaj pokazać. To chcę, żebyście zapamiętali. Bo nie możemy przyjąć teraz drugiej skrajności, że każda choroba jest dopustem Bożym, bo widzę to, to nawet nie jest mój domysł, to widzę to, że wielu ludzi akceptuje swoją chorobę i tylko dlatego nie są uzdrawiani. Bo innymi słowy czasem mówisz diabłu: okej, mogę cierpieć, mogę nosić tą chorobę, może coś dobrego z tego wyjdzie. Myślę, że lepiej przegiąć jest w stronę łaski, jeśli już mówimy o przegięciach pewnych, o akcentowaniu pewnych stron. Lepiej przegiąć jest w stronę łaski, niż w stronę tego, że Bóg chce twojego cierpienia, twojej choroby, co jest zupełnie niezgodne z przekazem Ewangelii. Na koniec ewangelizator twierdzi, że nie można akceptować choroby. Bóg nie chce dla człowieka cierpienia i jest to zupełnie niezgodne z przekazem Ewangelii. Po pierwsze, to Marcin Zieliński głosi niezgodnie z przekazem Ewangelii. Należy wyjaśnić, że Pan Jezus chce naszego wiecznego zbawienia i nie obiecuje pomyślności doczesnej. Jeśli Bóg dopuszcza cierpienie czy chorobę, to należy pokornie ją przyjmować, według woli Bożej, jako krzyż. Bóg chce dopuścić cierpienia tylko w takim natężeniu, które przyczynią się ku Twojemu zbawieniu i oczyszczeniu. Nie pozwoli Ci cierpieć więcej ponad to, co możesz unieść. Kiedy decydujesz się iść za Panem Jezusem, to wszystkie trudne momenty w Twoim życiu Bóg dopuszcza dla Twojego dobra, w różnych celach. Trzeba Mu zaufać. Ufność to podstawa życia duchowego. Oddawaj każde cierpienie Jezusowi i trwaj w Nim blisko. Dziękuj za nie i pokornie je przyjmuj. A Duch Święty da Ci częściowo poznać, czemu doświadczasz trudnych chwil i wyprowadzi z nich wiele obfitych łask i dobra, zarówno dla Ciebie samego, Twojej rodziny, jak również innych grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących. Natomiast kazanie Marcina Zielińskiego może prowadzić do nieporozumienia i buntu człowieka przeciw Bogu z powodu przeżywanej choroby i złego podejścia do cierpienia. Po wysłuchaniu takiego kazania osoba długotrwale i ciężko chora może zacząć myśleć, że jej choroba ma demoniczne pochodzenie, że jest karą Bożą lub że Bóg jej nie kocha. Może ją to prowadzić do lęków, depresji i wypalenia duchowego. Albo odwrotnie, może liczyć na szybkie uzdrowienie, które nie jest wolą Bożą, ponieważ Zbawiciel zaprasza ją do głębszej relacji. Nie wiedząc o tym, taka osoba doznawać będzie coraz większych frustracji, przez które zacznie wątpić w uzdrowicielską moc Chrystusa, a przez to duchowość takiej osoby nigdy się nie rozwinie. Jeśli dzięki chorobie zbawisz swoją duszę, to wiedz, że to cierpienie jest właśnie z dopustu Bożego. Nie musi to być i zwykle nie jest karą Bożą za grzechy osobiste.
Bóg dopuścił ją w twoje życie z powodu miłości, którą cię obdarzył, ratując cię przed wiecznym potępieniem lub dłuższymi i bardziej bolesnymi mękami czyśćcowymi. Choroba mogła przyjść z wielu powodów, zarówno spowodowanych złym prowadzeniem swojego życia, lub niezależnie od tego, na przykład przez słabe zdrowie od urodzenia lub wypadek. Często choroba lub inne cierpienie jest jedyną drogą, aby zawrócić nasze zatwardziałe serca z drogi wiecznego upadku. Bóg jest wszechmogący, ale dopuszcza cierpienia, wiedząc lepiej, że dzięki nim możesz mieć życie wieczne. Po prostu zaufaj. Jeśli znasz Boga jako kochającego Ojca, to wiesz, że wszystko czyni z miłości i pragnie dać ci uzdrowienie w najlepszym momencie twojego życia, ale pod jednym warunkiem, że weźmiesz swój krzyż i pójdziesz za nim. Cierpienie może być Bożą formą miłości, którą zrozumiesz dopiero po pewnym czasie swojego wzrostu duchowego. Warto iść za Panem w codzienności, wypełniając obowiązki swojego stanu, ponieważ oprócz możliwości uzdrowienia fizycznego, na pewno otrzymasz wiele łask i błogosławieństw dla siebie i innych. Marcin w swojej posłudze nie rozpatruje uzdrowienia w Bożej ekonomii zbawienia, która ściśle wiąże się z zachowaniem prymatu zbawienia nad uzdrowieniem. Może to narażać wiernych, nie otrzymujących poprawy swojego stanu zdrowia, na ból, cierpienie, a nawet oddalenie od Kościoła katolickiego. Marcin nie wyjaśnia, że uzdrowienie ciała ma na celu uzdrowienie duszy. Oddając chorobę Jezusowi, masz szansę na uzdrowienie i nie musi się ono dokonać na charyzmatycznych spotkaniach. Do uzdrowienia może dojść wszędzie, lecz spełniony dla większości osób musi być warunek stałego i codziennego podążania ze Zbawicielem. Oczywiście nie zawsze je otrzymamy. Na przykład, jeśli ktoś ma ostatnie stadium choroby i zwlekał przez kilkanaście lat ze swoim nawróceniem, to nie zawsze oddanie choroby Jezusowi i podążanie za Nim przywróci człowiekowi zdrowie. Ale może otrzymać od Pana Jezusa dar dłuższego życia, przez co uratuje swoją duszę od potępienia, odpokutuje część swoich win już tu na ziemi, a nawet uratuje inne osoby przed piekłem z powodu przyjętego pokornie cierpienia wynikającego ze swojej choroby. Również osoba mająca odejść z tego świata ze względu na daną chorobę nie dostąpi jej uleczenia. Osoby godzące się na ekspiacyjny charakter choroby również nie otrzymają uzdrowienia. Głosząc fałszywą naukę, Marcin może powodować wiele frustracji u wiernych podążających tylko za otrzymaniem zdrowia. Nie tłumaczy im, w jaki sposób mogą spożytkować swoje cierpienia wynikające z chorób. Chce im dostarczyć szybkich uzdrowień, które wcale nie muszą okazać się dla nich zbawienne. Ludzie zawsze chcą iść na skróty, bowiem taką mamy naturę. Dlatego na spektakle duchowe w wykonaniu Marcina przychodzi tak dużo ludzi. Myślą oni, że otrzymają zdrowie w prosty i łatwy sposób. Niestety, zdecydowana większość uzdrowień na spotkaniach Marcina nie jest trwała, ponieważ może pochodzić od symptomów psychosomatycznych ludzi będących w określonym stanie emocjonalnym. Istnieje jeszcze poważniejsze zagrożenie, powstałe w wyniku namaszczenia przyjętego przez Marcina od różnego rodzaju pastorów, w tym ze źródła Toronto Blessing. Zagrożeniem tym jest uzdrowienie pozorne, czyli demoniczne. Zły duch sprytnie imituje działanie Ducha Świętego. Niestety, część polskich wspólnot charyzmatycznych, promująca zielonoświątkowe przebudzenia, bezkrytycznie przyjmuje każdy rzekomy cud za Boże działanie, przez co stają się idealnym kandydatem na zwiedzenie przez złego ducha. Odrzucając lub marginalizując krzyż, Maryję, modlitwę o światło i dary Ducha Świętego, wierni narażają siebie już nie tylko na utratę wiary katolickiej, lecz również na posługiwanie fałszywymi charyzmatami. Czy Pan Jezus obdarzył charyzmatem jakiegoś świętego, który zmarginalizował bądź odrzucił jego własną matkę, krzyż i cierpienia? Czy potwierdzał on uzdrowieniami służbę kogoś, kto głosił fałszywą Ewangelię? Nikogo w ten sposób nigdy nie obdarował. Niczyjej służby, opartej na błędach i herezjach, nie potwierdził cudami. Czy zatem w przypadku Marcina zrobił wyjątek? Jak rozpoznać uzdrowienie pozorne, czyli demoniczne? Po pierwsze, uzdrowiony doznaje chwilowej ulgi, a potem choroba wraca z większą siłą. Po drugie, uzdrowiony zostaje wyleczony z jednej choroby, ale pojawiają się nowe, inne choroby. Po trzecie, przez dłuższy czas uzdrowiony odczuwa poprawę zdrowia, ale jednocześnie pojawiają się w jego życiu inne problemy, na przykład z małżonkiem, z dziećmi, uczucie lęku, stresu, ciągłego napięcia. Po czwarte,
Uzdrowiony doznaje chwilowej ulgi, ale choroba wraca. Takie rzekome uzdrowienie jest wynikiem chwilowo doznanych uczuć i emocji, które wpłynęły jedynie na naszą psychosomatykę. Uzdrowienie pozorne, czyli demoniczne, może trwać nawet kilka lat.